wątpienia? No i proszę. Marta Otwinowska, mam 32 lata, jestem z Wrocławia, interesuję się głównie poza psychologią, pedagogiką w związku z tym, że to jest związane z moim zawodem. Dobrze. Proszę odłożyć kartę za siebie. Stoimy przed krzesłem. Pani znała Nowaka, prawda? Tak, myślę, że siadamy. A był dla Pani sympatyczny? No wie Pani co, to nie można powiedzieć, bo w klatce, to w bramie to się raczej nie znamy. Dzień dobry, tyle co miłego dnia, do widzenia. Uśmiechał się czasami, czasami na tą stronę przychodził, ale... Na jakieś zatargi też były poważniejsze, czy nie? Nie, czasami przychodził zgarszyć na moją córeczkę, bo ona tam, wie Pani, jak to takie małe dzieci, zadzwoniła domofonem, coś tam do niego powiedziała, a zadzwoniła dzwonkiem, uciekła, musiał otworzyć drzwi. Takie bzdury, ja... No Pani wie, że Nowak nie żyje, prawda? No wiem, słyszałam. Co Pani słyszała? Że został zamordowany. Pani podejrzewa, kto mu życzył śmierci? Nie mam pojęcia. Nie? Nie mam a Pani co robiła w tym dniu w takim razie? Oglądałam telewizję. Sama? No tak. Sama, nie? Bo na zdanie nie są widzę, no i powiedział do żata, nie patrzę, to kto i kurwa dostał? Ale jeszcze raz. To kurwa nie rozumiesz? No nie wiem. Męża mi zabiłaś tylko jedna. Ale chyba nie wiem, o czym Pani mówi. Ja nie. No nie wiem, jak Pani tak do mnie wyskakuje. Widziała Pani to? Co i wystarczyła to oglądam codziennie, wiesz? Pani się coś wydaje, ja... Ale co ona kurwa nie zakrywa 11 lat i dupy już daje, nie? Pani jakoś jest nienormalna. Ja nienormalna. Nie będę z Panią rozmawiać. Ty mi zabiłaś męża, który tylko, a ja jestem nienormalna, tak? Nie. Co i to samo mówiłaś, jak powiedziałam, że kurwa się mój mężem pierdoli. A Pani, jakiś głupot będzie mnie teraz tu Pani oskarżać o coś. Chciała Pani, ma Pani jakiś świat. To ją nie mi odpierdalała, ja nie potrzebuję dowodów. Ja nie, ja Cię nie dam... No właśnie, i tak będziesz mówiła o pierdolu, wiesz? Jak tam wylądujesz, że Natalia za darmo głupi będzie dała to pierdolu. Pani, tak oskarżyć, bo nie lubiła... Za nie każdego, tylko Pan, bo mnie go łatwa, to my tutaj nie mamy, wiesz? Pata łatwa. Niech Pani spojrzy na swojego męża, jak on patrzył na moją córkę. Na tę trupę mam patrzeć, dzięki Tobie? A patrzył na niego, płacił! Sama pieniądze za to brała! Patrzył na siebie! Słuchaj, brałaś pieniądze za tą dupę tej dziewki? Ale nie wiem, teraz mówimy o czymś innym zupełnie. Mówimy o tej kurwie! No ale... Mówimy, już płacił Ci za to, a Ty ją sprzedawałaś kurwa do świetle na twarzy. Nie wiem, o czym Pani mówi. Nie wiem, czy Ty nie mówię, tak? To może powiedz mi, co ona teraz jest. Kto? Natalia! To nie wie, że się dziewczyny masz zajmować? Widzisz to zdjęcie? I tak się tą kurwa mu się zajmujesz? Proszę siadać. No i dlaczego Pani zabiła? Jak ja widziałam, jak on klęczał nad moją córką, jak jęczał, jak stękał, to wie Pani, to nie da rady tego opisać, to... Ale Pani musiała zabijać od razu? Ja nie chciałam. Wzięłam, co miałam pod ręką, trzepnęłam go, bo chciałam po prostu uratować moją córkę. Ja niego trzepnęła 20 razy, to nie było przemyślane, tak? Może, wie Pani, co ja mam Wam mogę. Jak nad Pani córką ktoś klęczał, dyszał, rozpinał spodnie, nie wiem, dobierał się do dziecka, nie zareagowała Pani tak? Ja no teraz Pani córka zostaje zupełnie sama w domu dziecka. No właśnie zdaję sobie z tego. Jak ona sobie poradzi? To już mi trudno powiedzieć, nie wiem. Dziękujemy.